Witam wszystkich w 45. części Let's Play Dragon Age Początek. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy do bardzo dziwnej, dosyć podejrzanej, znaczy dosyć, teraz to już na pewno bardzo podejrzanej wioski, której coraz mniej mi się zaczyna podobać, powiem wam. I robi się bardzo nieciekawie. Możemy iść tam na piętro wyżej. Jezu, już myślałem, że ktoś tutaj stoi. Ale i mapa świata. Ciekawe, mapa świata. A tu coś. I tutaj jest mapa świata. No to mnie trochę zaskoczyło, ale tam dalej nic nie ma. Dobra. Czyli jak będziemy uciekać, to tędy. Spoko. Od ostatniego odcinka nie zmieniło się nic, absolutnie. O, proszę. O Jezu, już będziemy z tobą walczyć. Coś mi się wydaje, że zabicie tego sklepikarza nie było zbyt dobrym pomysłem. Kim ty jesteś? Kultysta. Okej, no dobra, to zaczynamy show. Sam przyjdziesz? Jeśli sam przyjdziesz, to jesteś spalony. Będzie tak, jak sobie życzysz. Dobra. No i co? Rzeczywiście sam przyszedłeś, tak? No dobra. Lepiej sam niż jakby miał przyjść 10. Chociaż oni nie są tacy straszni, to znaczy... ci magowie to są dosyć nieciekawi przeciwnicy. Na magów musimy strasznie uważać. Tak, już tam widzę 3. I łuczników, tam mają już łuczników. No i widzę, że tutaj droga do odpowiedzi będzie usłana trupami. Mam nadzieję tylko, że nie moimi. Zrobię, jak sobie życzysz. Odwrót, odwrót, taktyczny odwrót, panowie. Taktyczny odwrót, odwrót. Dobra, i teraz ładnie napieprzamy w tego. Widzę, że tu mamy jakiegoś potężnego bydlaka. Tak, 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 a ty niedźwiedzia. Teraz umrzesz. Dobra. Okej. Tak. Oj. Oj, 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 dobra. I tam są jacyś łucznicy, tak? No. Chodź tu, kotku. Czy ja mam iść do ciebie? Jak zechcesz. Jesteś tutaj sam? Chyba jesteś sam, dobra. Okej, ale widzę, że on nie chce przyjść. Więc my tam się nie będziemy na razie pchać. Niech tak będzie. Tutaj, tutaj, brygado. Na razie zlejemy go ciepłym moczem, niech sobie tam strzela. Ja jestem ciekawy, no właśnie, po okład zawsze się wrócę, zawsze. No i teraz możemy iść mu wpieprzyć. O, proszę bardzo. Dobrze. Dobra. Tylko proszę mi teraz nie uciekać, co? Dobra. Tobie już dziękujemy, wróć do normalnej formy. Okej, trochę się uspokoiło. Nie, nic od siebie nie chcę. Przy okazji sobie może zapiszmy. Dobra, nikogo tam na górze nie widziałem, ale to nie znaczy, że tam nikogo nie ma. Tu są jakieś drzwi. No do świątyni, super. Jakoś świątynia mi się źle kojarzy. Znaczy, mam wrażenie, że tam nie będzie wcale tak kolorowo, jak powinno być w świątyni. Ej, pewnie będzie zaraz tam. Ej, gdzie są wszyscy? Co? Gdzie ty byłeś? Alister, no proszę cię.
Gdzie ty żeś się zgubił? Jezu, come on. Dobra, chodźmy do tej pieruńskiej świątyni. No, nagle się strasznie cicho zrobiło. Zauważyliście? Cicho jak makiem zasiał. Błogosławieni jesteśmy ponad miarę. Święta i Tak. umiłowana wybrała sobie nas na swych strażników. Ten święty obowiązek tylko nam jest przeznaczony. Radujcie się, bracia, i gotujcie swe serca na jej przyjęcie. Wznieście swe głosy i nie rozpaczajcie, gdyż wyniesie ona swe wierne sługi ku chwale, kiedy jej... Siema, Olczulku. A, witaj. Słyszałem, że po wiosce kręci się jakiś gość. Ufam, że razem Tak, jak dotąd oprócz ci tego, się że podoba. chcieliście mnie zabić, to jest super. No właśnie. Możliwe, ale pozostawanie w ukryciu oznacza bezpieczeństwo, a my za wszelką cenę musimy zapewnić azylowi bezpieczeństwo. Dlaczego? Nie mamy obowiązku tłumaczyć się przed tobą z naszych czynów. No nie, Mamy nie nasz macie. święty obowiązek. Gdyby nie udało nam się jej obronić, popełnilibyśmy wielki grzech. Wszystko zostanie wybaczone. Tak jak myślałem. Dobra, ile ich tu mamy? No nie jest źle. Gwardzista. Spoko. Dobra, zajmiemy się oczywiście tym. Okej. Dobra, może się nie będziemy na razie przemieniać w żadnego niedźwiedzia. Tylko co ona tu jeszcze ma? Uścisk zimna. Może to będzie ciekawe. Dobra. Nie zwyciężysz. Ej, dobra, tego. Sten. Tutaj nie zagapiaj się. No i dobra. Okej, no cieszę się, że odnieśliśmy zwycięstwo. Co teraz macie tutaj? Okłady w każdej ilości. Zrobione. Erik. To. Powiedz mi, co to jest. No pewnie, że weźmiemy. Ale czyż. Ceglany mur, no tak. Przecież niemożliwe, żeby tutaj było to wszystko. Już tak się to nie może zakończyć. Nie. Dobra, teraz powiedz mi, o tak. Masz pierścień wiary. Pewnie, że weźmiemy. Prezent, o proszę, prezent zawsze. Są tutaj jakieś książki do przeczytania? Nie, jest tylko to, nie możemy Dobrze. tego oczywiście otworzyć. I tak to nic tutaj nie ma, tak? No dobra, no to szkoda, idziemy tam. Bo w sumie poszło łatwiej niż się spodziewałem i właśnie nie bardzo wiem, czy to już jest koniec. Czy raczej nie, tutaj jest. Śmierdzi mi jakąś ukrytą. Z ukrytym pomieszczeniem i patrzcie, kogo my tu mamy. Aż sobie zapiszę. Ale czy on żyje? Kim jesteś? Przysłali cię, żebyś dokończył dzieła? Nie, wyluzuj. No właśnie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że widzę kogoś spoza wioski. Ja... A! Co ci jest? Z moją nogą jest kiepsko. Nie czuję stopy. Właśnie. Noga jest zraniona, ale z czasem się zagoi. A jeśli chodzi o stopę... Co? Możliwe, że trzeba będzie ją amputować. O Obawiałem cholera. się, że możesz tak powiedzieć, ale skoro tak trzeba, są ważniejsze rzeczy niż stopa. Uuu. Nie mam teraz czasu, jestem już tak blisko. Urna jest na tej górze. No to świetnie. Arl jest chory, ale wydobrzeje? Polityka. Nigdy nikomu nie wyszła na dobre. No wiem, Arl zgodzę to się z tobą. szlachetna dusza. A prochy Tak. z pewnością przywrócą mu zdrowie.
azyl leży w cieniu góry, w której ukryta jest urna. A, no tak myślałem, że czegoś tu pilnują. Wzniesiona do jej ochrony. Drzwi są zawsze zamknięte, ale wiem, gdzie jest klucz. Spoko. Erik nosi medalion, który otwiera drzwi do świątyni. Mam go. Widziałem, jak to robi. Tak, to jest twój klucz. Zabierz mnie na zbocze góry, a pokażę ci, jak działa. Właśnie. O co chodzi? Kilka pytań. Właśnie. Cóż, nie jest taka, jak się spodziewałem. No ja też nie. Oj, dlaczego? Nie mam pojęcia. Gdy powstał zakon, ustalono, że stan kapłański będzie dostępny wyłącznie dla kobiet. No widzisz, tu chyba to jednak nie dotarło. Mieszkańcy wioski, uczniowie Andrasty, są starsi niż zakon i dlatego nie znają rządzących nim praw. Dobra, wystarczy. Medalion. Tak, to jest twój klucz. Zabierz mnie na zbocze góry, a pokażę ci, jak działa. No właśnie, wytrzymasz tą podróż. Będę mógł wesprzeć się na twoim ramieniu? Dla urny warto znosić ból. No pomożemy ci, no. Dobra, ruszajmy. Dobrze. Pomóż mi. Postaram się nas... zbytnio nie spowalniać. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Od razu nas przeniesie tam, do tych wrót? Chyba tak. Oj, no zbliżamy się wielkimi krokami do urny. Mam nadzieję, że już pójdzie bez problemów, ale jakoś nie bardzo w to wierzę. Pewnie się będą hordy przeciwników, jeszcze tylko trupów brakuje. Coś mi się wydaje, że będą. Tak. No. O, dobra. Wejdź do ukrycia. Okej, okay, no to idziemy. No to jesteśmy na miejscu. Daj mi medalion. Zobaczymy, czy pamiętam, co z nim trzeba zrobić. W porządku. Widzisz? Można przy nim manipulować w ten sposób. No to otwieraj. I proszę bardzo. Klucz. Co z nim dalej tylko zrobić? Tylko nie mów mi, że zapomniałeś. No stary. Takie buty. Cóż ja bym dał, żeby tylko obejrzeć tę salę w pełnej krasie, tak jak ją zbudowano. A jednak pośród lodów i śniegów wciąż widać pozostałości dawnego piękna. Przepraszam, co powiedziałeś? Jestem oj, proszę cię, teraz tutaj... Te rzeźbienia powstały niedługo po śmierci Andrasty. Być może ujawnią nam jakieś nieznane fakty z jej życia. Ale nie mamy na to czasu, stary. Potrzebuję więcej czasu na dokładne zbadanie tych posągów. No ale nie teraz. I tak nie mógłbym za tobą nadążyć z powodu ran. Raczej nic mi nie grozi. Nie ma tu nikogo z wioski. Idź. Nic mi nie będzie. No dobra. Może moim przeznaczeniem było jedynie doprowadzenie ciebie do urny. Jak chcesz. Została wzniesiona, aby chronić urnę przed tymi, którzy chcieliby ją ukraść lub zniszczyć. Czyli przed Imperium Tewinter. Rozumiem. Dobra, nie mam wyboru, potrzebuję tych prochów. Spodziewałem się, że powiesz coś takiego. Nie jestem pewien. W takich sprawach legendy nigdy nie są zbyt no gdzie jest ta urna? Po prostu tylko powiedz. Tylko wiernym dane będzie ujrzeć święte prochy. Niewiernych czekają jedynie śmierć i nieszczęście. Tak, kolejne zagadki, super. Wzrok padł na miejsce ostatecznego spoczynku Andrasty. Opłakuje swą umiłowaną i wzmaga się w gniewie na tych, którzy ją zdradzili. Tak głosi legenda.
Być może rzeczywiście tego miejsca pilnuje sam. No, jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że da nam... zaczniesz czytać między wierszami, tą urnę. Zrozumiesz, że to zwyczajna prawda, ukryta pod płaszczykiem hiperbol i metafor. Nikt nie chciałby usłyszeć, Willy przez wiele lat mozolił się, aby udoskonalić niezwykłe maszyny, których zadanie polega na zbijaniu ostrych kołków w tylnej części ciała nieproszonych gości. Dobra, sprytne. Chyba lepiej, żebym tu został, nie sądzisz? Tak. Będę tutaj, gdybyś mnie... Okej, okay, rozumiem. Czegoś, na czym mógłbym pisać. No to idziemy, no super. Czyli jeszcze nie koniec naszego zadania. No w sumie czego ja się spodziewałem. Oczywiście teraz czekają nas setki pułapek i pewnie nie tylko. Oj. Boże, jeszcze tu jakieś korytarze będą... O Jezu, mam nadzieję, że... Tam co tam jest, poszukiwać przygód. No super, poszukiwać przygód. Oj. Zapieczętowany list. No weźmiemy to, bo nie wiem, czy ja mam coś takiego zbierać, czy nie. Wydaje mi się, że nie jesteśmy. Kim ty jesteś? Kultysta! No tak. Ich się na szczęście nie boję. Tutaj, Sten. Tak jest, bez litości, zgodzę się z tobą. Oj, czy mieliście coś przy sobie? O, coś mieliście. Nie. Dobra, jednak nic nie mieliście. Ale mają tutaj szafę. Gaśnik, co to jest? Na cholerę mi coś takiego. Dobra, to był prezent i to spoko. No i tyle. Okej, okay, dobra, kultyści mogą być, oni nie są straszni. Znaczy, jeśli nie ma ich za dużo, bo jak będzie ich setka, no to... Wiadomo, sorry. Tu mamy jakieś kolejne pomieszczenie boczne i tutaj już bardziej rozbudowane. No i tutaj już mi się trochę mniej podoba. Wolę jednak ślepe zaułki jak są. Czy coś tutaj jest? Nie, tutaj na szczęście nic nie ma. Tutaj jest zamknięte. Ale tutaj jest otwarte. Ale tam dalej jest pusto, tak? Tak, tam dalej jest pusto, dobrze. O, a więc ludy z południa umieją czytać. Mm-hmm. A ja myślałem, że to mit. Oj, Sten, naprawdę. Co tutaj jest? Czekajcie, sterca zwojów. Weź. Nowe, co? Nowe zadanie? Z jakiej racji? Zapomniane... A, no to już chyba wiem nawet, kto będzie mógł nam pomóc. Ten brat chyba. Cały tam coś jest. No, proszę, na razie idzie. A, te zwoje, no tak. Chyba mam jeszcze 4 do znalezienia, bo coś mi się kojarzy, że miałem takie zadanie z tym. Kurwa, zamknięta. No szkoda. Dobra, no i co? I chyba nic więcej tutaj nie będzie, tak? No to dobrze, bardzo dobrze. Teraz spadamy stąd. Szkoda, że tutaj nie możemy otworzyć. Cóż, szkoda. A teraz chodźmy na... Teraz chodźmy na schody. O, proszę. No, come on. O, patrzcie, jaki cwaniaki jedne, cholerne. Dobra. Ej, no kończcie go szybciej, bo tam mamy jeszcze łucznika na plecach. 2. Dobra, cholera, 3.
Dobra. Nie uciekaj, mój kochany. Co ty tak uciekasz? O, proszę, kolejni. No, 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 to się tak zabawimy. Okej, wszyscy to wszyscy. Dobra. I ostatni mówi dobranoc. Okej. Dobra, chłopaki, wyluzujcie. Czy oni coś mieli przy sobie? Nie bardzo. Czy ci coś mieli? Tutaj coś jest. Aha, trochę złota. Okej, jesteśmy... Jesteśmy na górze. I chyba tu będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tam jest zamknięte, tak? Dobra, czyli będziemy już musieli iść tędy. Spoko. Drzwi, okej. Gdzie to nas... O, tutaj nas poprowadzi. A... Po drugiej stronie też są drzwi. No to zajebiście. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jesteśmy już blisko urny. Mam nadzieję, że ją zdobędziemy w następnym odcinku. A ja się teraz z wami żegnam. To trzymajcie się, cześć i tyle.